Czytelny kod, który ułatwia poznawanie programowania, nie zawsze pociąga za sobą uzyskanie najlepszej wydajności i zastosowania najnowszych udogodnień danego języka. Choćby dlatego, że coś nowszego upraszcza coś starego, a gdy rozpoczynamy naukę, nawet stare jest nieznane. W procesie edukacji czytelność i prostota budowania kolejnych kroków rozumowania niekiedy jest niezastąpiona. Wydajność można, a nawet należy, poprawić, gdy już wszystko staje się jasne. Abstrakcyjne konstrukcje o skondensowanej treści i dopieszczona wydajność następują długo po tym, jak krok po kroku uczymy się prostych instrukcji, zapisując wszystko jak najprościej, niekiedy wręcz śmiesznie. Odnoszę czasami wrażenie, że profesjonalni programiści zapominają, jak zaczynali się uczyć programowania. Śmieszne błędy przy pierwszej pętli, pół dnia zmarnowane z powodu błędu logicznego w warunku, czy wrażenie uderzenia o beton przy pierwszym bardziej abstrakcyjnym zagadnieniu. Zapomnieli też, jak z czasem odkrywali, że to, czego uczyli się na początku, da się zrobić znacznie lepiej, wydajniej i profesjonalniej, jednak gdyby od tego zaczęli, prawdopodobnie nie przeskoczyliby tego wysokiego progu. Szukanie kompromisu między nauczaniem samego języka programowania, a uczeniem zrozumienia podstaw programowania, wdrożeniem w pewien sposób myślenia, jest w procesie edukacji przeciętnego ucznia nietuzinkowym wyzwaniem. Podkreślam, przeciętnego, statystycznego ucznia, a nie pasjonata, z którym rzeczywiście praca wygląda istotnie inaczej. Niekiedy ucząc jestem zmuszony upraszczać, a nawet redukować wiedzę na jakiś temat, co niektórzy od razu uznają za okaleczanie możliwości ich ukochanego języka, za coś przestarzałego, głupiego, za po prostu marnowanie czasu. Cóż, za motywację służą mi podziękowania, jakie zdarza mi się odebrać od byłych uczniów, którzy dzisiaj profesjonalnie zajmują się programowaniem i którzy obecnie przerastają mnie wiedzą i doświadczeniem, jednak doceniają wartości tej edukacji początkowej. Za to im wszystkim również dziękuję. Najbliższe materiały postaram się poświęcić tym, którzy już rozumieją pewne podstawy podstaw, jednak są ciekawi nowszych rozwiązań, nowszych możliwości języka C++. Spojrzymy na język C++ w standardzie z roku 2011 i 2017. Dobre. Naprawdę dobre. Chciałem was zaprosić na taką miniserię C++ aktualizacja. To też będzie dobre. Dla wszystkich, którzy już coś wiedzą o C++, ale chcieliby wiedzieć trochę bardziej, trochę więcej, trochę nowsze. Bo to starsze, które gdzieś tam już choćby w moim kursie było, wypada zaktualizować. Kiedy się uczymy, czasami potrzeba jakichś podstaw, to co tam mówiłem na początku. Nie no. Co będę gadał? Dobre. Zapraszam.